Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie wiem co będziemy jeszcze robić, ale widzowie, ja uznałem, że oddaję to wszystko przypadkowi po prostu. Przypadek musi zdecydować, jak dzisiaj będzie. Ale zanim to będzie się wszystko działo, to widzowie, macie na to realny wpływ, ponieważ jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał, to na mojej twarzy pojawi się uśmiech i wtedy będziemy wiedzieć, co robić. To samo się rozwiąże wszystko, widzowie. My na pewno mamy co robić, z tego powodu, że no widzowie, nasza piwnica rozwija się perfekcyjnie. Mamy tam tyle TNT, że jesteśmy tak naprawdę bogaci jak nie wiadomo co. Jedyne co, to trzeba teraz znaleźć sposób, jak to całe TNT gdzieś sprzedać i jak na tym faktycznie zarobić. To jest tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy. Oczywiście, co do zarobku, widzowie, to o, ja mam tu w kieszeni na przykład, mogę, prawda, zabrać. Patrzcie. Możecie sobie takiego kupić breloka i jak będziecie mieli takiego breloka, to macie większą szansę w życiu na dobre zarobki, widzowie. Dobra, co tu, kto mi tu tymi fajerwerkami strzela? Halo, co tu się dzieje? Halo, co ty tu wyprawiasz? Bambik, siema. Ja, jaki co Bambik? Ty, czy my już nie przeszliśmy sobie po prostu na zasadzie, że ja na ciebie hejter mówię, ty na mnie toast? Weź mów do mnie toast, a nie Bambik, co? Toast, dobra, toast Bambik, co tam u ciebie, bo dawno nie gadaliśmy. To prawda, ja ostatnio bardzo zajęty jestem. Dobra, co, myślałem, to jest stary, to jest ten. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Co? To jest skrzynka na listy. Co? Ej, miałeś tu tak? Przecież ty tutaj już byłeś tyle razy, a ty teraz zwracasz na to uwagę? No, dobra. Nie, ale fajnie masz w ogóle w domu, wiesz? Podoba mi się w ogóle, jak masz tu wystrojone. Wow, ja to jest pierwszy komplement, który od ciebie usłyszałem chyba, wow. Niesamowite. No. Poza tymi wymuszonymi na jednym z odcinków. Dobra, ale co cię do mnie sprowadza? Pytanie mam, czy... No. Taką zbrojkę bym mógł zdobyć u ciebie. Wiesz co, to jest akurat moje, ja nie mam niestety takiej zbroi, nie? No to szkoda. Szkoda, ale w ogóle no. To mi tutaj coś śmierdzi, wiesz? Bo co ty śmierdzi? Ostatnio też kombinujesz na tym palionowie, ja ale nie wiem... Ale co ja kombinuję? Ja sobie normalnie żyję po prostu. No właśnie też kombinujesz, że tam bzyku mówił, że coś dziwnego robiłeś ostatnio, nie wiem, czy się skradałeś. Ja nie wiem, co to ma być. Ale gdzie ja się skradałem? Ja nie rozumiem, co ja dziwnego robiłem? Widziałem, bzyku tam, mówił? Mówił mi bzyku, ale gdzie? Ale gdzie się skradałem niby? No u Yetiego coś tu w jaskini coś tam robiłeś. Co? No. Nie, to jest jakieś... Ale kto ci tak powiedział? Bzyku? Bzyku, a skąd on ma takie informacje? Bo on widział to, jak tam byłeś. Nie, mega dziwne, stary. Dobra, wiesz co? Dziwne? No tak, no bo ja tam nie byłem. Tak? No pokaż co masz tutaj sobie. Ale co ty będziesz mi tutaj przeglądał chatę teraz? Bo tutaj pochodził tak. A masz nakaz? A masz nakaz na przeszukanie mi chaty? Sprawdzę, czy nie. Idź na policję, jak chcesz mieć nakaz na takie rzeczy, a nie, ja cię nie zapraszam. Ale ja cię nie zapraszałem na chatę, więc proszę się wynieść. Dobra, tu i teraz tu, prawda, już zwiedziłeś, możesz się wynieść. Dobra, no. Możesz iść do siebie? Nie, tutaj podejrzanego na razie nie. Ej, a tu gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, to jest balkon po prostu, to jest obejście dookoła, dobra. A idź se tam na dół. Ale. Dobra. Co to jest za nowy budynek? To nie jest nowy, to tu stoi od... Jak ciebie nie było, to już stało. No dobra. Idź, wiesz? Ale pamiętaj, mam cię na oku. Ale czemu ty masz mnie na oku? Co ja takiego zrobiłem? Pamiętaj, Bambik. Dobra, bardzo dziwnie się zachowujesz. Najlepiej idź tam do siebie, wiesz? Widzisz swoją łapkę? Tam się kręć, dobra? No, okej, będziesz... Zobaczymy. Gdzie ty idziesz? No, tu nie można wchodzić. No, aha. Jony hejter, to jest taki przygłup. Dobra, widzowie, ej, ale dobra, ja się śmieję, a to nie jest takie śmieszne, bo tutaj zaczyna się niezły cyrk robić, ty. Bo ja się nie spodziewałem, że ktoś mnie widział. Jeżeli wychodzi na to, że bzyku mnie widział, jak ja tam gdzieś łaziłem, to mamy niebezpieczeństwo. I hejter zaczyna coś tutaj podejrzewać. Nie, musimy, widzowie, jakoś sprawić, żeby on tutaj nie przychodził. To jest bardzo ważne. Teraz tak, jak ja mógłbym sprawić, żeby on tu nie przychodził? Czy nie wiem, zostawić mu to jakąś pułapkę? Nie no, jak pułapkę zostawię, to się ktoś inny może na to nabrać. Ajajajajaj, co by tu zrobić? Wiem! A jakbym go tak nastraszył jakoś? Czekajcie, czy ja jestem w stanie go jakoś nastraszyć? Jakieś pajęczyny czy coś? Pajęczyny by się przydały, jakbym miał pajęczyny, to byśmy tu zrobili jakiś taki escape room, jak to można nazwać. I by on tutaj... Dobra, widzowie, mam pomysł, robimy to. Ja się przebiorę też, nastraszymy go tak, że jak chłop... Tylko, że... Dobra, mam kości. Będziemy potrzebować jeszcze ramki. Czy ja mam ramki jakieś? Halo? Halo? To jest obraz, ale obraz też weźmiemy, bo tam może być taka czaszka. Dobra, widzowie, nastraszymy go tak, że jak on tu przyjdzie następnym razem, to on ucieknie stąd w, że tak powiem, w podskokach. Tylko ja potrzebuję ramki. Dobra, mam
mam dwie ramki, tylko to nie jest dużo, ale lawa też się przyda, jakieś ogniska w ogóle rozpalone. Dobra, musimy zrobić z tego mojego domu taki straszny dom, wiecie o co chodzi, no on pewnie nie będzie jakiś mega straszny, będzie... Oj, jakieś głowy Widera, to jest to, Teo, to też! Dobra, jednak da się, damy radę, coś mam tutaj, że tak powiem, jesteśmy w stanie na czymś bazować. Czy jest tu jeszcze coś, co by mi się przydało? Dobra, na razie nie. Zróbmy po prostu, wiecie co, zacharakteryzujmy tylko to miejsce, tak żeby po prostu jakoś to wyglądało, więc zrobimy tak, dajmy w tym miejscu dynię, dobra, dajmy głowę, po jedną tu, drugą tu, ej mam, wow, co to miało być, dlaczego druga mi się założyła, druga tu, dobra, teraz tak, obraz musi być taki... Obraz to tak, żeby on go zobaczył. O, wiem, żeby go tu zobaczył, jak on by tu chciał wejść. Jakby już, żeby to była taka ostateczność, która go stąd wykurzy. Patrzcie, robimy tak. Bierzemy, tu murujemy to przejście całe. Pyk, 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 dobra. Jest zamurowane i tutaj powinniśmy dać radę zrobić tą czaszkę chciałem. Tylko właśnie myślałem, że ona jest 3x3, a tu wychodzi na to, że ona jest nie 3x3. Ale czy jest taki obraz w ogóle 3x3? Nie ma chyba takich obrazów. Dobra, to musimy zaakceptować to po prostu i zrobimy takie ogniska tu. O tak, dobra, to jakoś straszy. I zróbmy jeszcze tak, pyk, pyk, dobra. Niech jest, coś takiego. Nie, tu to będzie troszkę straszniej. Dobra, robimy tak, stawiamy tutaj ramkę. W ramkę rzucamy kość. Dobra, zróbmy więcej. Tu rozrzućmy trochę kości. Tak, żeby, prawda, leżały tu. Żeby leżały i straszyły, to jest ich cel. Rzućmy na dynię, jest na dyni, dobra. Teraz tak, to musi być tak rozrzucone, żebym ja tego nie chwycił i nie zabrał. Dobra, tu, niech sobie wszystko jest. Lawa musi też tu gdzieś być, tylko tak, żeby mi nie podpaliła nic. To może tu? Tu będą takie, tu jest dobre, to będzie dobre. I pochodnia czerwona. No wygląda to jakoś w miarę strasznie, nie? Podmieńmy tą pochodnię na czerwoną, pyk, dobra. Tu też może być jedna taka i jeszcze jedna tam. Uwaga, pyk. Dobra, czy wygląda to strasznie? W miarę tak, wydaje mi się. Jeszcze weźmy jedną ramkę i dajmy może ją tu. I w tą ramkę włożymy, przydałoby się jedną kość włożyć. Czekajcie, którą kość tą damy tutaj? Pyk. Dobra, jesteśmy jakoś przygotowani. On sobie gdzieś poszedł, czyli już tu nie wraca. Ja poczekam na niego, bo on tu pewnie się będzie chciał jeszcze kręcić. Ja się przebiorę i jak on tu przyjdzie, to wykonuję na nim takie straszydło, że chłop nie będzie wiedział, co się dzieje. Ale wiem, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. To jest bardzo ważne. Potrzebuję potę na niewidzialność i potrzebuję mleko. Mleko jest bardzo ważne teraz, to ja potrzebuję mleko jak nigdy wcześniej. Czekajcie, czy tu gdzieś krowy są? Szybko krowa, a nie, my tutaj te zwierzęta usunęliśmy. No ale właśnie nie ma ich, one gdzieś w ogóle, ktoś się wybił. To nie, mega lipa, czy ja znajdę krowę? Halo, proszę, jakaś krówka jedna. Dobra, to jest teraz, że tak powiem, wyścig z czasem, trzeba zdążyć zanim on tam przyjdzie. Aczkolwiek już tam jest wszystko przygotowane, już go będzie straszyć, ale ja jeszcze go chcę wystraszyć. Dobra, teraz pytanie, gdzie są krowy? Halo, co to jest? Dlaczego tutaj są dalej takie rzeczy? Co to ma być? Dobra, przejdźmy tu. Halo, krówka. No nie wierzę w to, że tutaj nigdzie krów nie będzie. Ja już tak daleko odleciałem od Palionowa, tu... Jest krowa, dobra. Jest krowa, bierzemy mleko. Dlaczego potrzebuję mleko? Dlatego, że ja na początku będę na niewidzialności i zobaczymy, czy się w ogóle tego wystraszy. I później wypijemy tą potkę, znaczy mleko i się pojawimy mu i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to. Dobra, lecimy. Fajerwerki mi się zaraz skończą, ale... Trudno, lecimy jak najwyżej tak, żeby tam dolecieć do tej chaty. I muszę do laboratorium polecieć po potki na niewidzialność, to jest ważne. Pytanie, gdzie on teraz jest w ogóle, bo ja go nie widzę nigdzie. Ale może gdzieś, może jest u siebie na chacie, dobra, na razie tego nie sprawdzam. Kurde, idzie do mnie, dobra, czekajcie. Idziemy tutaj szybko. Dobra, ja muszę się szybko przebrać jeszcze, więc biorę potkę, przebieram się i lecę tam go straszyć. Dobra, widzowie, zmieniłem skina, widzicie to? Ja teraz wyglądam jak największy postrach. Ściągam tą elytrę, żeby nie wiedział, że to jest ktoś tutaj z Palionowa. I teraz tak, bierzemy potę na niewidzialność i wypijamy ją w tym momencie. Wypijamy tą potę, jesteśmy przygotowani i teraz uwaga. Lecimy tam, w tamtą stronę, lecimy do domu, ale może pójdźmy dołem, tak żeby się od razu jakby... Albo dobra, możemy w sumie z zewnątrz na razie popatrzeć, co tam robi ten hejter i zobaczymy, czy gdzieś się kręci wokół domu. Czy co on tutaj robi, bo... O, jest tam. Pa, widzi to. Widzi to. Zbiera te kości, co on kombinuje? Co jest grane? Dobra, czekajcie, przejdźmy tu. On tu nas nie widzi, bo jesteśmy na niewidzialności, więc git. Ale dobra, on zerka nam do środka. Tak jakby chciał. I co, i go to wszystko nie straszy? A jest, wystraszył się lekko, dobra. Po co to tyle kości? Dobra, jest. O! Dobra, straszymy go. Kto to zbudował? O nie! O, co się dzieje? Kto to zrobił? Dobra, jest wystraszony.
Dobra, tu kolejna klapa. Kto to robi? Halo? Jest, ale go straszymy. Jest, podpalił się lekko. Dobra, teraz tak. Czekajcie, musimy wymyślić jakiś sposób, żeby go jeszcze nastraszyć. Robimy tak, czekajcie. Gdzie jest Bambi? Uwaga. On tam wszedł. Dobra, uwaga. Dobra. Jest zamurowany tymi ogniskami. Co to zrobi? Halo. Wypuść mnie, błagam. Co to jest? Dobra, boi się. Boi się. Dobra, i teraz patrzcie to. Nie widzi. Nie. Ja uciekam stąd. Do góry. Poszedł na górę. Dobra, ale rozwaliliśmy tę trzcinę. To było dobre. Czy jest na górze coś, co ja bym mógł go straszyć? Czekajcie, idziemy tu. Dobra, on poszedł na górę. Nie widzi mnie. Dobra. Idzie tu do góry na tą głowę. Co on tu kombinuje? Dobra, idę tu też. Dobra, schował się tu, boi się. Czekajcie, zróbmy tak. O, bzyku, join the game. O nie, żeby on teraz tutaj nie chciał przyjść, tylko do niego. Dobra, i teraz tak. Jakoś go trzeba wystraszyć, czekajcie. Kto mnie walnął? Halo? Nie. Dobra, jest nastraszony. I teraz, widzowie, idę z powrotem domem i wychodzę tam prze... On tu jest, obszedł to. Dobra, lecę za nim. No dobra, musimy go... O, on poszedł znowu na górę, czekajcie, on pewnie zejdzie na dół, na pewno, bo tam na górze coś go teraz straszyło. Ja teraz patrzcie, co robię. Tu wypijam mleko i czekam, aż on tu zejdzie na dół i patrzcie, co tu się będzie działo teraz. Czekam. Idzie? Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę jego niku. Gdzie on jest? Tam był. Co to jest? Gonimy go. Goni mnie, nie zostaw mnie. Ale go teraz nastraszę. Nie, zostaw mnie. Co to jest? Zostaw mnie, proszę. Dobra, widzowie, to jest to. I teraz się chowam. Tu. Idziemy w dół. Tu łopatą i tu w bok. Murujemy się. I zostaję tu, póki hejter nie wyjdzie z serwera, żeby on myślał, że zniknąłem i żeby nie wiedział, gdzie poszedłem. Dobra, jest nastraszony hejter. Teraz to już na pewno się nie zbliży do tej mojej chaty. A jak go tam zobaczę, to się tylko w to... Patrz, wyszedł z serwera, nie wytrzymał presji. Dobra, git. Dobrze, jest nastraszony. Nigdy tu już nie wróci. Możemy już żyć spokojnie. Jak on tu przyjdzie znowu, to znowu się przebiera za coś takiego i on nie ma szans, żeby już tu wrócił. Nie ma szans.